dłuższego czasu przychodziły natchnienia do mojego serca, żeby chronić rodzinę, żeby chronić małżeństwa, żeby chronić nasze domy, żeby one stały się takim Nazaretem, który będzie w ukryciu przez Boga, w miejscu, które będzie zakryte przed wielkimi tego świata. To znaczy, że szatan nie będzie miał dostępu do tego ubogiego domu, który był schronieniem Boga w Nazarecie. Nie mam wątpliwości, wiecie dobrze, o czym mówię, że zbliżamy się do czasów, które przemienią obraz tego świata. Na naszych oczach jest rujnowany stary porządek świata i realizowany nowy porządek świata. Siły globalne skoncentrowały się na tym, żeby zniszczyć Boga, Kościół, katolicyzm, chrześcijaństwo po prostu. Powstaje świat bez Boga. Świat, który ma zniewolić wszystkich i wszystko. Pod panowaniem małej grupy tych, którzy są jak Bóg. I chcą być jak Bóg. I nie mam wątpliwości, kochani, że Maryja wyraźnie o tym mówi. Bóg przygotował ratunek dla świata w moim niepokalanym sercu. Chciałbym, żebyśmy wzięli udział w wydarzeniu, które rozpoznajemy już od jakiegoś czasu. Wiele portali chrześcijańskich, wspaniałych kapłanów, wspólnot razem z nami wejdzie w to wydarzenie. Otóż moim pragnieniem jest to, aby każdy dom stał się domem nazaretańskim w różnych miastach i wioskach naszej ojczyzny. To znaczy, zaczęlibyśmy 25 grudnia przez 40 dni do 2 lutego do uroczystości ofiarowania Pańskiego czas oczyszczenia naszego domu. Czas oczyszczenia naszego domu, naszej rodziny, naszego małżeństwa przez pokutę, przebłaganie za grzechy i pragnienie, aby święta rodzina 2 lutego stąpiła z całym niebem do naszego domu. Aby nasz dom stał się niebiańskim domem, podobnie jak dom nazaretański był niebem na ziemi 2000 lat temu. Ukrytym przez Boga, chronionym Jego mocą, Jego potęgą, Jego opatrznością. Nawet do tego stopnia, żeby był niewidzialny dla zła. 40 dni będziemy całymi rodzinami, na ile to jest możliwe. Jeśli nie uda się całymi rodzinami, to chociaż jeden z rodziny, niech będzie takim wstawiennikiem za całą rodzinę. Ale chodzi mi bardzo, żeby całymi rodzinami się modlić przez te 40 dni. Krótkimi, takimi szturmującymi modlitwami. Bardzo krótkimi. Psalm 51. Jako przebłaganie za grzechy mojego domu, mojej rodziny, mojego małżeństwa, moich dzieci. Dziesiątka różańca z prośbą o to, aby Maryja została ukoronowana w naszym domu. I psalm 121. O Bożej opatrzności, o ochronie naszego domu. Nawet naszego wyjścia i przyjścia do naszego domu, żeby było pod ochroną Bożej opatrzności. Czyli te trzy krótkie modlitwy przez 40 dni. Przebłaganie za grzechy, psalm 51. Dziesiątka różańca, ukoronowanie Matki Bożej, aby ona przyszła jako królowa do naszego domu. I psalm 121 jako psalm proszący Boga o szczególną opatrzność i ochronę mojego domu, mojej rodziny, mojego małżeństwa. I do tego w każdy czwartek przez chwilę, dowolny czas, adoracja Najświętszego Sakramentu, najpiękniej w realu. Jeśli nie będzie takiej możliwości, to chociaż online w internecie. Jest dużo teraz różnych możliwości transmisji online adoracji Najświętszego Sakramentu. Albo po prostu przenieść się sercem, jak Pan Jezus prosił o to siostrę Faustynę, przed tabernakulum
w naszym kościele, żeby adorować Jezusa w czwartek, w dzień ustanowienia Eucharystii, każdy czwartek. I w każdy piątek też dowolny czas, żeby na przykład po tej modlitwie z rodziną całą, tak, tego psalmu 51, dziesiątki różańca i psalmu 121, wziąć krzyż i żeby z całą miłością, dosłownie przez chwilę adorować krzyż Jezusa Chrystusa w moim domu, wyznając Mu swoją miłość, całując Jego ranę i dziękując, że On nas zbawił przez swój krzyż. I tak przez 40 dni. I 2 lutego, w Dzień Ofiarowania Pańskiego, całą rodziną odmówmy o Stworzycielu Duchu przyjdź, by Duch Święty przyszedł z wielką mocą, jak do wieczernika, wystąpił na nas przedstawiennictwo tej, która jest pełna Ducha Świętego, Kecharitomene, pełna łaski, żeby Święty Józef przyszedł z Jezusem. Pamiętajcie, że w trzeciej odsłonie tajemnicy fatimskiej końcówka tej tajemnicy pokazuje Józefa, który jest małym Jezusem, który błogosławi cały świat. A więc zaproszenie świętej rodziny do mojego domu przez koronkę do Bożego Miłosierdzia, przez akt oddania się świętej rodzinie. Proste, krótkie, bardzo skuteczne. 40 dni. Dlaczego 40 dni? Ponieważ Maryja po urodzeniu Jezusa musiała przejść czas oczyszczenia swojego domu. Takie było prawo żydowskie. By 2 lutego ofiarować Jezusa Bogu Ojcu. My chcemy 2 lutego ofiarować cały nasz dom, naszą rodzinę, Bogu Ojcu i zaprosić Trójcę Świętą do naszej rodziny, do naszego domu. Wkrótce, myślę, że poniedziałek, wtorek, razem z księdzem Teodorem z Teobańkologii, zmiłujcie się z Fundacją Totatua, z Adrianem Pakułą, z innymi portalami ku Bogu, innymi portalami, takie moc słabości naszego Przemka. Zrobimy dużą taką akcję, w której chcemy, żeby jak najwięcej rodzin, domów weszło w tą modlitwę. Ale mam jeszcze jedno pragnienie. Chodzi o to, żeby również pójść z tym orędziem do domów zakonnych, do klasztorów, do plebanii. Aby każda plebania, dom zakonny, klasztor, również przez te 40 dni modlił się, błagając Boga o przebaczenie naszych grzechów, które się tutaj w tym domu dzieją i po to, żeby święta rodzina przyszła do tego domu zakonnego, do tej plebanii, do tego klasztoru, by stał się ten klasztor, plebania, dom zakonny ukrytym miejscem działania Trójcy Świętej przez świętą rodzinę w tym domu. Kiedy nasze domy połączymy z domami zakonnymi, plebaniami, klasztorami i przez te 40 dni będziemy przepraszać za grzechy, które dokonują się w tych domach i prosić o oczyszczenie Boga naszych domów i uświęcenie przez ofiarowanie naszego domu świętej rodzinie z Nazaretu, ja wierzę, że stanie się coś przełomowego w sferze duchowej, w atmosferze naszych domów. Chodzi mi też o to, że nasze domy w tej sytuacji, w której jesteśmy, do której zdążamy, muszą szczególnie być chronione przed złem. I bardzo mocno wierzę, że po tym ofiarowaniu nasze domy będą w sposób nadprzyrodzony ukryte. W nadprzyrodzony sposób ukryte przed złem. Tak jak Maryja mówi, ukrycie się pod moim płaszczem, abyście stali się niewidziani dla zła. Tak przez ten czas oczyszczenia, tych 40 dni i ofiarowania swojego domu, swojej rodziny, świętej Trójcy i przez wstawiennictwo świętej rodziny z Nazaretu, która zamieszka w naszym domu, Bóg nas ukryje.
Jest to coś, panowie, co bardzo mocno jest w moim sercu i byłoby pięknie, gdybyśmy wszyscy w to weszli. Więc proszę was, dzielcie się tą ideą, gdziekolwiek nie będziecie, gdziekolwiek Matka Boża was nie poprowadzi. Nie wstydźcie się, nie bójcie się, może jak ten Juan Diego. Ja pójdę na plebanie mojemu proboszczowi to powiedzieć? Nie! Niech ktoś inny pójdzie. Może z rady parafialnej, ty tego to posłucha. A może ty? A może właśnie ty? Rozumiesz? Nie bójmy się, nie wstydźmy się. Jeśli twoje serce jest rozpalone tym pięknym projektem, idź, poproś Matkę Bożą i dawaj. Chciałbym, żeby to ogarnęło nie tylko Polskę, ale też tam, gdzie Polacy mieszkają, na całym świecie. Jest mało czasu, ale dla Boga to nic nie znaczy, mało czasu. To w jednej chwili może się wszystko tak błyskawicznie, dynamicznie rozlać na świecie, że będziemy sami w szoku i będziemy zdumieni. Dobrze? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i na tą akcję błogosławię każdego z was, abyście już całym sercem się zapalili do tego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.